Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na kolejnym treningu. Dzisiaj będziemy ćwiczyli w leżeniu w siadzie, z wykorzystaniem ściany, ale będzie to bardziej zabawa niż taki typowy trening, który robiliśmy do tej pory. Dlatego do tych zajęć będzie nam potrzebna piłka, taki kosz, może być to pojemnik, w którym trzymacie zabawki, miednica. Coś, do czego będzie można trafić piłką. Zaczniemy spokojnie od rozgrzewki. Odbijamy nad sobą 30 razy palcami. Między jednym a drugim odbiciem klaszczemy w dłonie w leżeniu. Przechodzimy do siadu. W siadzie 30 razy sposobem dolnym nad sobą. Następne ćwiczenie rozgrzewkowe. Palcami nad sobą i dołem na zmianę 30 razy. Kolejne ćwiczenie również w siadzie, palce nad sobą, kiwka jedną ręką nad sobą, razy 10. Później zmiana ręki i powtórka. Przechodzimy do pierwszego ćwiczenia, które dla Was przygotowałam. Stawiamy sobie kosz pod ścianą. Siadamy w odległości około 1,5 metra od ściany. Odbijamy piłkę palcami do ściany. Ona wraca do nas raz nad sobą i palcami staramy się trafić do pojemnika, który mamy przed sobą. Próbujemy to wykonać 10 razy. Po 10 próbach
zmieniamy ćwiczenie. Mniej więcej jest to samo. Dalej w siadzie odbijamy palcami, palcami nad sobą i kiwką staramy się trafić do naszego pojemnika. Kolejne ćwiczenie, które chciałam Wam zaproponować. Dalej pozostajemy w siadzie. Odbijamy palcami do ściany, palcami nad sobą. Tym razem to, co się zmienia, do naszego pojemnika staramy się trafić, odbijając sposobem w dół. Ostatnie ćwiczenie, które przygotowałam na dzisiaj. Dalej w siadzie odbijamy piłkę palcami do ściany, przechodzimy do leżenia i w leżeniu odbijamy piłkę palcami nad sobą, nad nogami. Na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Pozdrawiam Was.